Od wieków maj, kiedy wspaniale rozkwita przyroda, podziwiamy piękno świata, który nas otacza. Ten miesiąc jest poświęcony Matce Bożej. To bardzo długa tradycja, ale formalnie ten kształt nabożeństw majowych ustalił się dopiero w XIX wieku. Odmawiamy, kontemplujemy wezwania litanii loretańskiej. To okazja, żeby zastanawiać się nad bogactwem łask, których pośredniczką jest Maryja. Ale to także miesiąc, w którym szczególnie przypominamy sobie różne ważne wyzwania, które stoją przed światem. Niemal 60 lat temu papież Paweł VI, święty papież, ogłosił encyklikę Mense Maio. Była to encyklika ogłoszona tuż przed końcem II Soboru Watykańskiego. Prosił, abyśmy modlili się po pierwsze za sobór. Dzisiaj taką okazją, modlitwą żarliwą jest synod, który właśnie przebiega, toczy się. W październiku będzie jego druga faza. Październik to kolejny przecież miesiąc maryjny. Druga rzecz, o której mówił, to pokój na świecie. Papież Paweł VI. I dzisiaj zdajemy sobie sprawę, jak bardzo aktualne jest to wyzwanie. Także wtedy wydawało się, że trzecia wojna światowa jest blisko, że tych niepokojów jest bardzo wiele w świecie. Kolejna sprawa to obrona życia ludzkiego. I jakże w tej perspektywie nie spojrzeć na wyzwania, które stoją przed nami w związku z tym, co dzieje się w Polsce, ale także szerzej w Europie, w świecie. Dzisiaj nie tylko odmawia się prawa do życia dzieciom w łonie matki, ale często jak gdyby zmusza się osoby starsze, żeby odeszły z tego świata przedwcześnie w tym, co się nazywa eutanazją, i ten proceder się legalizuje. Ta obrona jest dzisiaj niezmiernie konieczna. Maryja, Matka Życia, życia Syna Bożego, domaga się od nas także, abyśmy tę intencję zanosili. Wreszcie maj to jest okres w świecie, w którym żyjemy, bardzo gorących debat związanych z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, bardzo ważnych wyborów, jak bardzo wielu twierdzi, od naszego głosu zależy kształt Europy, czy będzie ona unią suwerennych państw, szanujących swoje tradycje, w tym korzenie chrześcijańskie, czy jakimś centralnie rządzonym mechanizmem, w którym obywatele nie za bardzo będą potrafili odnaleźć siebie, ale może także przede wszystkim ludzie wierzący, a więc od nas, ludzi wierzących, bardzo wiele zależy i sprawy te polecajmy Maryi w maju, miesiącu jej poświęconym.